Cześć, z tej strony Robert. Dzisiaj pokażę Wam i krótko opiszę oryginalny filtr LG LT600P. Inna nazwa, pod którą możecie znać ten filtr, to 5231JA2006A. Jest to typowy filtr węglowy wyprodukowany przez firmę 3M przy zachowaniu standardu NSF42. Oznacza to, że redukuje nieprzyjemny smak i zapach chloru oraz związki, które powodują osady, piasek czy kurz. Filtr według producenta ma wydajność 1135 litrów, co oznacza, że przez pół roku, po których należy wymienić filtr, można przez niego przepuszczać około 6 litrów wody dziennie. Filtr należy wymieniać po około 6 miesiącach, o czym przypomni nam lodówka, wyświetlając stosowny komunikat. Nie zaleca się lekceważenia tego komunikatu. W opisie znajdziecie link do filmu o tym, dlaczego należy wymieniać filtr wody. Po wymianie filtra należy zresetować komputer lodówki, który dokładnie po 6 miesiącach przypomni nam o konieczności wymiany filtra. Czasami zdarza się, że przez przypadek zresetujemy komputer lodówki i nie wyświetli on komunikatu o konieczności wymiany filtra. Dlatego warto markerem na filtrze zaznaczyć datę jego montażu. Listę modeli lodówek, do których pasuje ten filtr, znajdziecie w opisie tego filmu. To wszystko, pozdrawiam i do zobaczenia.